Ostatnio opublikowałaś na swoim Instagramie zdjęcie z dyniami na farmie dyni. I pytanie, czy to na zupę, czy jednak coś planujesz? No będzie coś świetnego na wystawach naszych butików. Niedziela była jedynym dniem wolnym, że mogłem wybrać się na farmę dyniową. Zupy nie zrobiłem. Miałem w planach, ale nie starczyło mi czasu. Kupiłem cały samochód dyni. I teraz tak, coś robię specjalnego na Halloween, moja ekipa przygotowuje. No, oglądajcie Instagrama Łukasz Jemioł, za chwilę będzie wiadomo, o co chodziło. Ale zdjęcie z dyniami, gigantyczny zasięg, parę tysięcy lajków, wspaniale. Że moja praca się tak nie lajkuje, jak moje zdjęcie z dyniami. Na szczęście mam tam swoją bluzę Hunted z najnowszej kolekcji, chociaż tyle. Ale nie, fajne, pozytywne emocje i fajnie spędzona niedziela. Nie dajmy się tej pogodzie, tylko no, po prostu stwórzmy sobie jakiś fajny inkubator dobrych sytuacji, które pozwoli nam przetrwać do świąt, a potem już z górki do wiosny.